Zaraz przyjdę. Robię herbatkę dla nas. Witajcie w kolejnym vlogu. U nas jest niedziela, bardzo brzydka niedziela jest za oknem. Zaraz wam zresztą pokażę, jak to wygląda. Pada. Jest okropnie, mimo tego, że rano jak wstaliśmy nie padało i było ładnie ogólnie. Nic się nie zapowiadało nawet na to, że będzie padać. I nawet Damian z Sofią musieli jechać w ogóle na mecz. Na godzinę 10, jest za 15:11, tylko że oni pojechali do innego miasta, więc tam też jedzie za jakieś 20 minut, więc myślę, że ten mecz im odwołali i oni po prostu zaraz nadjadą. W każdym razie no nic nie zapowiadało na deszcz, a tutaj po prostu zrobiło się ciemno, jest godzina, mówię, za 15:11, a ja muszę palić światło w kuchni, gdzie to jest bardzo widna kuchnia, tak ogólnie na co dzień, a po prostu jest tak ciemno na zewnątrz. Przez tą pogodę, że wszędzie w domu palą się światła, a jeszcze nie ma południa. Także no, oni pojechali na ten mecz, ale pewnie im ten mecz przerwą zaraz. Ja robię sobie dopiero herbatkę do śniadania swojego i robię też Antkowi herbatkę z miodem, bo czeka na mnie i będziemy się bawić, coś tam uszykował, jakieś Lego i chciał, żebym się z nim bawiła. U nas ogólnie weekend jak zawsze, bardzo, bardzo intensywnie. Ja już wcześniej wspominałam chyba na poprzednich vlogach, że grudzień to jest taki bardzo intensywny miesiąc dla nas, choćby dlatego, że dzieci chodzą do dwóch szkół na co dzień od poniedziałku do piątku do tej angielskiej szkoły, a w sobotę tej polskiej szkoły. No i właśnie wczoraj w związku z tym dzieci miały po szkole taki kiermasz bożonarodzeniowy, też był organizowany przez polską szkołę, dzieci śpiewały kolędy, więc no też zamiast do godziny tam od pierwszej być w tej szkole, oni no to byliśmy tam do godziny 15:00. Więc no też nam trochę zeszło to wszystko. No a z tym też w ogóle były przygotowania, bo dzieci tam musiały mieć swoje stroje, a Antka grupa była aniołkami, Zosia byli tymi Mikołajami. No generalnie no to dla mnie była jakaś tam, wiecie, dodatkowa praca dla rodzica, nie? W związku z tym. Także no w grudniu dużo się dzieje. Ale to już była ostatnia sobota w tej polskiej szkole, także następne soboty już mamy do nowego roku wolne. Będziemy mogli sobie troszkę dłużej pospać, z tego też się cieszę, bo mówię, no od poniedziałku do piątku wstaję do tej, no ja do pracy, oni do szkoły. W sobotę polska szkoła, w niedzielę Zośka ma mecze i ostatnio, mimo tego, że pogoda jest jaka jest, to mają prawie co niedziela te mecze. Także trzeba rano wstać. Dzisiaj pojechali właśnie na 10:00 ten mecz z zamianem. My z Antkiem zostaliśmy, bo stwierdziliśmy, że nie ma sensu, żebyśmy jechali wszyscy, bo właśnie, no wiadomo, że to nie jest taka pogoda jak latem, ciepło, fajnie, że się przyjemnie wstaje nawet rano i przyjemnie gdzieś tam od rana jechać. Dzisiaj będziemy chyba powoli w ogóle stroić dom, bo my w ogóle nie mamy jeszcze nic kompletnie. Nie było na to czasu wcześniej, jakoś tak wyszło. No i nie wiem, Damian właśnie miał zakładać lampki na zewnątrz, no, ale chyba nic z tego znowu, bo pada. W tygodniu w ogóle cały czas padało, więc nie miał też na to szansy, no bo deszcz nie będzie tego robił. Nas już na ulicy mają ludzie ładnie poprzybierani. Nie wszyscy, ale dużo osób jest ma ładnie przebrane te domki jakimiś tam lampkami, ozdobami. My jeszcze nic. Chyba dzisiaj ściągnie Damian choinkę też ze strychu, chociaż nie ma, chyba jest w garażu. W garażu musimy ją przynieść, ale ozdoby są na strychu. Ale ja sobie tą choinkę chyba rozłożę na 2 dni, bo nie wiem jak jest u was, bo mamy w ogóle sztuczną choinkę. Ale u nas tą choinkę to, ojejku, to jest, dla mnie koszmarem jest ubieranie choinki i ten etap, znaczy nie całej choinki, lubię ubierać choinki, ale koszmarem jest dla mnie ten etap rozkładania tych gałęzi, układania tej choinki. Jednak ona leży, wiecie, w pudełku złożona, bo mamy sztuczną, więc zawsze strasznie długo mi to schodzi, żeby te gałęzie potem dobrze poukładać, żeby ta choinka, no, dobrze wyglądała, więc jak ja bym to miała robić dzisiaj, to pewnie zeszłaby mi cała niedziela, biorąc pod uwagę, że jeszcze trzeba robić inne rzeczy w domu, obiad i tak dalej. A dzisiaj mamy gulasz na obiad właśnie, bo sobie wcześniej ugotowałam mięsko,
Dzisiaj tylko dodam warzywa, także w sumie na raty ten gulasz gotuję, ale wczoraj nie było na to czasu. A jeszcze po tej polskiej szkole, po tym całym kiermaszu, żeśmy jechali na urodziny do mojego brata dziewczyny. To w ogóle była też taka niespodzianka dla niej, bo ona myślała, że przyjedziemy dzisiaj na kawę. Ona zapraszała, a mój brat zrobił niespodziankę i wszystkich gości zwołał na wczoraj. Ale gdzie dzwoniłam do niego właśnie i mówi, że była zadowolona, że cieszyła się, także niespodzianka się udała. A może to wam wstawię gdzieś potem zdjęcia torta. Ona jest fanką Friendsów, zresztą ja też. Fajnego torta miała właśnie zrobionego z tematyką przyjaciół tego serialu, o którym ostatnio niestety jest głośno, niestety, no bo wiadomo, jest jaka jest, zmarł aktor, który grał Chandlera, to pewnie wszyscy wiemy. No szkoda, bo taki serial po prostu mówimy, że już nigdy już taki drugi nie będzie. Nigdy taki już nie powstanie, to już jest taki klasyk. Ja bardzo lubię oglądać Friendsów, no to też obejrzałam wszystkie sezony, także wszystkie odcinki. Ale dobra, nieważne, nie będziemy o serialu teraz gadać. Co jakieś tam przebitki wam tutaj będę wstawiać z dzisiejszego dnia. A teraz idę, mam herbatkę dla siebie i dla Antka. Obiecałam mu, że będziemy, ja sobie zrobię śniadanie, a troszeczkę z nim pobawię teraz. Myślałam, przerwali mecz Zosi, dzwoniła z drogi, wracają z tatą i prosiła, żeby nagrzać jej kotka. Kotek to jest, zaraz wam pokażę, to mofor. Pokaż wam to swojego kotka, pokaż. Taki kotek, tak. Tu właśnie nalewam Zosi, ona ma swój, kiedyś kupiłam im takie termofory, bardzo fajne. Nalewam właśnie jej wody, bo prosiła, żeby jej uszykować. Musieli zmarznąć, także już wracają i będzie miała gotowy na rozgrzanie, jak wrócą, tak, Antoś? I też chciałeś, żeby tobie też uszykować od razu, tak? Chciałeś swojego kotka. W sali, w polskiej szkole, no. Oparzyłem się z tak, dobra. Zakręcone. Nakładamy tak, o, że nic nie widać, że to jest jakiś termofor i cieplutki, będzie mogła się przytulić, jak przyjedzie. Będzie miała gotowy. Proszę, zmarzluchy przyjechały po meczu. Zosia pod jednym kocem. Tata pod drugim. I się grzeją, tak? Ciepły kotek? Okapnie ciepły i długi. Nie. Ile strzeliliście golów? Jeden. Jeden? No, oni wygrali. Ale drugą połowę skancelowali, tak? Odwołali. Nie, ostatnie 15 minut skancelowali, bo za mocno padało. A no to ostatnie 5 minut to i tak nie tak źle. Nie, 15 znaczy. No to i tak nie tak źle, bo myślałam, że zaczęło padać jakoś szybciej tam. Nie? Zaczęło padać na drugiej kole. Aha. No dobra, grzejcie się. Tak, otworzę ci. Otworzymy właśnie taki prezencik, Antoś tutaj dostał wczoraj z polskiej szkoły jeszcze pani zrobiła. Dobrze. Wiesz co, Antoś, to jest tak zaplątane, że chyba będziesz musiał tym nożyczkami, wiesz? Nożyczkami. No, uważaj na paluszka. Nie, nie, tutaj włóż. O tak, tutaj tu. Antosiu, tu. Stop, 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 stop. Tu przetnij, tu. Tak. I co my tu mamy? Cukiereczki, pokaż. Jakie pani takie uszykowała w polskiej szkole wam, tak? Wczoraj jeszcze małe prezenciki dodatkowo. Trzy? No fajne, jest taki domeczek zapakowany, bardzo ładnie to wygląda. Tak? Słucham. O, śmieci tam widać, tyle widzę. Tata musi wynieść. Słucham? No nie było jeszcze obiadu, a przed obiadem nie jemy słodyczy. No dobra, to zrobimy taki dzisiaj sobie wyjątek, dobra? Ale mogę? No, jednego możesz przed obiadem, dobra? A tak wyjątkowo, okej? Okay? Staramy się jeść słodycze po obiedzie. Zawsze, tak, Antoś?
Czekaj, pokazuję. Ale do debiu jeszcze mamy. Sporo czasu. Czas otwierania kalendarzy, tak Zosia? Pokaż, co masz, jakie czekoladki. Codziennie są inne, tak? Co ty dzisiaj masz? Za czekoladkę ptaszek i... Pingwinka, okej. Okay. A Antosia co tam ma? Co to jest? A w drugim był ptaszek. A skoro mowa o czekoladkach i czymś słodkim, to teraz czas na kawkę. To jest właśnie typowa angielska pogoda. Wcześniej padało, wiało, było bardzo, no brzydko, a teraz i mokro, a teraz jest ładnie, ustał wiatr, wyszło nawet słoneczko, tam się przebija, no już niedługo będzie zachodzić, więc jak tylko przestało padać i zobaczyłam słońce, mówię dobra, idziemy od razu się przejść na spacer. Zaś troszkę się nie chciało na początku, bo mówi, że troszkę zmarzła tej piłce, ale wypiła ciepłą herbatkę z miotkiem, wygrzała się pod kocykiem, no i mówi, idziemy. Co? Nie zatopiło? Aha. No ostatnio tam właśnie, jak byliśmy na tym placu zabaw i tak po deszczu, to po prostu tam wszystko pływało dosłownie. Cały ten tydzień było tak brzydko bardzo na zewnątrz, no że nawet nie było szansy na jakiś spacer, szczerze mówiąc. Poza tym, jak przychodzimy ze szkoły, 3:30, no i teraz robi szybko ciemno, więc tego czasu też już nie ma za dużo, z tego dnia niewiele zostaje, tak naprawdę, więc zaraz się robi ciemno, jak przyjdziemy, więc nie za bardzo mamy szansę, żeby na ten spacer wyjść, dlatego trzeba korzystać, że dzisiaj mamy wolny dzień, niedzielę, o fajnie świeci słoneczko teraz, aż miło, przyjemnie bardzo, dla odmiany po tych deszczowych dniach trzeba korzystać z każdej chwili wolnej, po prostu i wyjść. No to teraz nie jest źle, ale ostatnio właśnie po tych deszczach tak było mokro, że tutaj wszędzie, gdzie jest ta kora wysypana, bo to jest taka kora wysypana właśnie, tutaj teraz taka jest mała kałuża, ale wcześniej to po prostu było wszystko w wodzie. Teraz jakoś tak nie zalało na szczęście tego miejsca bardzo. To uważajcie, bo może być ślisko, tak? Antek z rewolwerem swoim wyszedł na spacer. Chyba nie za wiele dzisiaj będzie jednak z tego ubierania i dekorowania domu, nie wiem. No pomyślałam, że po prostu będzie taki dzień deszczowy, więc będziemy siedzieć w domu. No ale jak wyszliśmy na ten spacer, potem jeszcze muszę dokończyć gulasz na obiad, robić obiad i co? A, jeszcze muszę zrobić dzisiaj bułki Zosi narobić, bo już się pokończyły. Także w zamrażarce, bo zawsze sobie zamrażam właśnie. Już wcześniej kiedyś mówiłam, że to bezglutenowe pieczywo bardzo szybko wysycha i zaraz po upieczeniu je zamrażam. A już nie mam ani jednej bułeczki dla niej, więc muszę po prostu dzisiaj napiec sobie, żeby mieć na cały tydzień. A ty gdzie tutaj wszedłeś? Halo? Halo? Co pan tam robi, proszę pana? Wymieniam się szczały. Wymieniasz szczały? Okej. Okay. Ten pistolet to są takie naboje, tak, są takie kapiszony. Antoś, szczelisz? Pokażesz? Takie kapiszonki, wiecie, że to tylko tak pyka dosłownie. A Sofia? Sofia, chodź do domu. Uważajcie. Dobrze, że mamy kalosze. Też wszędzie wkoło woda. Tutaj chyba będą jeszcze robić nam jakieś... no jakąś taką powierzchnię, żeby właśnie to nie zalewało. Oni często właśnie tak padą takie jakby... Kurczę, nie gąbki, tylko takie... Od razu wam pokażę, bo to jest tam dalej. Bo tu też tego nie było, a widzę, że już zrobili. Z takiej jakby gumy tą powierzchnię. Tutaj o, widzicie, zrobiona jest taka ładna dróżka. To jest wyłożone takim, kurczę, takim, wiecie,
kamykiem jakby, ale to jest takie miękkie wszystko, taka guma jakby. Także pewnie tam też mu zrobią takie, jak zobaczą, jak to zalewa. Uwaga, bo może być ślisko! Antoni, czy tam jeszcze masz kalosze, to kalosze mogą być dodatkowo śliskie. Dawno tędy nie szliśmy. Dopiero teraz właśnie widzę, że zrobili tutaj tą ścieżkę, wyłożyli tym i bardzo fajnie to wygląda. I takie trochę się stęskniły za to, muszę powiedzieć wam, za tym w ogóle chodzeniem na placę zabaw. No bo teraz jak tak pada i mówię, tu przecież są dni, te wcześniej już mówiłam, no to tak rzadziej wychodzimy. Bo nawet jak wychodzimy na spacer, to te place zabaw w deszczowe dni raczej omijamy. Więc oni też są po prostu stęsknieni już za tym. No nic, już niedługo, do wiosny. Po świętach to już zleci. Trzeba się tak pocieszać. No ta zima tutaj w Anglii nie jest łatwą porą roku, ze względu na tą pogodę, bo chociaż nie ma śniegu, mrozów nie wiadomo jakich, no to jednak jest deszczowo. Deszczowo, często pada, no i to po prostu trzeba przetrwać i tyle. I mamy już kolejny dzień. Muszę powiedzieć, że wczoraj jak wróciliśmy z tego spaceru, to już zajęłam się obiadem i jakimiś tam innymi rzeczami, że w sumie stwierdziłam, że jednak nie będzie dekorowania w ten weekend. Ja wróciłam niedawno z pracy i czekam sobie obiadek, ogarnęłam się troszkę, a teraz się biorę za pieczywo dla Zosi. Zanim zrobię sobie porze paczkę, bo przyszła mi mąka. Miałam wczoraj Zosi piec bułki, ale tak mi się nie chciało i przełożyłam to sobie na dzisiaj. A paczka z mąkami przyszła mi już, znaczy z mąkami, z jedną mąką, bo to jest mąka owsiana, bezglutenowa. Zamawiam ją online. Dlatego, że w sklepie nie można kupić takiej mąki, w takim zwykłym supermarkecie, akurat owsianej, bezglutenowej. I poza tym takie mąki bezglutenowe tanie wychodzą jednak online. Ja dużą mąkę robię sama, mówiłam też już kiedyś to, na przykład jadlaną, gryczaną, ryżową, no to robię sama, ale owsianej nie. I zamówiłam sobie, muszę powiedzieć, że te mąki naprawdę nie są tanie. Zamówiłam sobie od razu dwa worki po 2,5 kilo, dlatego że za samą przesyłkę trzeba płacić 3,50, mimo tego, że jest to na Amazonie, a ja mam tego Amazon Prime i normalnie się nie płaci. Tam są tylko jakieś takie wyselekcjonowane produkty, za które właśnie się płaci przesyłkę, więc już tak sobie mówię, jak już płacić za tą przesyłkę, to lepiej zamówić większą ilość i tylko właśnie przy większej ilości wychodzi taniej, bo wychodzi 4,40 za kilogram, właśnie jak zamówiłam dwa takie worki po 2,5 kilo, czyli razem 5 kilo, a normalnie no to trzeba dać 8 funtów na przykład za kilogram takiej mąki, także no jest duża różnica, jednak ta dieta też bezglutenowa. No nie jest to najtańsza dieta, ale no to zrobić. Zosia ma celiakę i po prostu nie mamy wyboru. Po prostu jesteśmy zmuszeni gotować dla niej i piec bezglutenowo, a ja no właśnie staram się to pieczywo jednak piec. Takim gotowym ze sklepu, tylko pieczywem wspomagam się czasem po prostu w jakichś tam sytuacjach, ale staram się jednak piec, no bo to pieczywo w sklepie takie bezglutenowe, no to ono jest wszystko na takim długoterminowej ważności, no ten skład nie jest za ciekawy. Także to tylko tak na wspomaganie jakoś się tym pieczywem, a tak naprawdę to kupuję właśnie mąki bezglutenowe, robię też i staram się jej piec. I dzisiaj właśnie jeszcze nie wiem, albo będą bułki, albo chlebek. Zobaczę jeszcze. A to w ogóle chciałam wam jeszcze pokazać. Dzisiaj jest 11 grudnia, a ja dostałam już pierwsze prezenty pod choinkę dzisiaj. Dostałam od takich babeczek, z którymi pracuję w pracy już dzisiaj, dlatego że jedna już jutro idzie na urlop, jutro jest ostatni dzień, więc dała już dzisiaj mi prezent. Jeden jest na urodziny, bo niedługo mam urodziny, a drugi na święta Bożego Narodzenia. A tutaj dała mi druga babeczka, taka, z którą pracuję. Mówię babeczka, dlatego że są takie starsze panie, które już mają swoje wnuki. Bardzo miłe panie Angielki. I druga dała mi właśnie takie dla dzieci, to są takie czekoladowe niedźwiadki. W tamtym roku też właśnie dała mi dla dzieci słodycze, na Wielkanoc takie jaja czekoladowe właśnie dla dzieci i pamiętała, żeby były bezglutenowe ze względu na Zosi dietę. Także bardzo miło mi z tego powodu, że może dostałam prezenty, jeszcze do świąt 2 tygodnie, a ja już mam prezenty. Muszę powiedzieć, że akurat te panie, o, odwróciłam sobie kamerę, bo tak będzie mi lepiej mówić, jak się widzę. Akurat muszę powiedzieć, że te panie właśnie, z którymi pracuję, to no, są takie bardzo
W ogóle muszę powiedzieć, że takie starsze Angielki, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy pracuję z takimi starszymi paniami, to starsze pokolenie w ogóle Anglików, one są takie bardzo, tacy serdeczni, tacy ciepli. Oczywiście wiem, że tu nie można do jednego wora wpadać, bo są różni ludzie, jak wszędzie, w każdym społeczeństwie. I ja nie chcę tutaj, wiecie, robić jakiegoś takiego, mówić ogólnie, znaczy właśnie nie, chcę powiedzieć tak ogólnie, nie odnośnie jednych osób, ale tak generalnie ogólnie właśnie a propos Anglików, takiego starszego pokolenia, to oni są tacy bardzo właśnie, tacy mili, sympatyczni, gdzieś takie, nie mam jak to powiedzieć, kurczę, tacy życzliwi po prostu, że widzicie tutaj na przykład te panie, z którymi pracuję, to my nie przyjaźnimy się jakoś bardzo wielce, nie ma tu jakiejś takiej, nie wiem, zażyłości, my się nie spotykamy gdzieś tam poza pracą, nie ma między nami nie wiadomo jakiej przyjaźni, po prostu pracujemy razem, lubimy się, no i on jest taki bardzo zwykłej sympatii, same się po prostu dały mi prezent na święta. Jedna tylko dla dzieci mi daje zawsze, druga dla mnie mi daje. To jest takie miłe. Bardzo w tamtym roku właśnie od tej jednej też dostałam kwiaty po prostu na święta, tak po prostu, żeby mi było miło, zwyczajnie. Także no fajnie, miło. Jednak zdecydowałam się upiec chlebek, a nie bułki. Jest na pół ze słonecznikiem, a pół nie, bo no nie byłam przekonana, czy Zosia będzie chciała właśnie, żeby był słonecznikiem posypany, więc położyłam tylko na połowie. Wyszedł bardzo fajny w środku, taki wilgotny, co właśnie w chlebach bezglutenowych jest takie specyficzne, że one są często takie suche, bardzo kruche, a tutaj jest wilgotny, czyli na długo zachowa świeżość. I tutaj będę kończyć tego vloga. Dziękuję bardzo wszystkim za oglądanie. Dziękuję wszystkim, którzy są ze mną. Dziękuję za wszystkie komentarze i polubienia. A do wszystkich tych, którzy są tutaj dzisiaj pierwszy raz, mam nadzieję, że Wam się podobało i że zostaniecie z nami na dłużej. Do tego zachęcam do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco i niczego nie przegapić. Dziękuję i do zobaczenia wkrótce.